Może nie jesteś tym, kim powinieneś być? Zawiodłeś swoje własne oczekiwania? To jest jeden z najpóźniejszych tekstów Witkacego dramatycznych, jeden z jego ostatnich dramatów. Uwagę w tym dramacie zwraca przede wszystkim brak jakiegoś takiego parcia na kontekst polityczny, brak parcia na czystą formę. W czystej formie mamy tylko trzeci akt epilogowaty. I może więcej go kocham, że on jest taka mała świnka. Nie jest jego tak żal, że mi serce pęka. To są sprzeczności uczuć, ponad miary, ponad siły człowieka. Z czystą formą Witkacego jest taki problem, że właściwie to chyba tylko on wiedział, którędy to poprowadzić, tak żeby to było to, o co chodzi. Mamo! Dla nas to, że matka jest odciążona od tej czystej formy, że jest tylko ten trzeci akt, który jesteśmy w stanie zaadaptować tak, żeby współczesny widz mógł poczuć, o co tam tak naprawdę chodzi, no to była dla nas najważniejsza sprawa przy takich względach formalnych, dla których zdecydowaliśmy się na ten tekst. To jest jedyny tak mocny dramat rodzinny w całym dorobku tego pisarza. Oczywiście często w dramatach, w powieściach jest tam wątek rodzinny, ale jest to zawsze gdzieś pod spodem wobec naczelnej intrygi. Tutaj natomiast intryga rodzinna jest tą sprawą nadrzędną. Tu raczej właśnie wątki społeczne, wątki polityczne i tak dalej, to one stają się tłem dla uwydatnienia z jednej strony chorej, ale z drugiej strony całkowicie normalnej i tak samo wyglądającej jak dzisiaj sytuacji rodzinnej młodego człowieka, młodego, ale już nie do końca młodego, człowieka funkcjonującego razem z matką w rodzaju współuzależnienia. Ta figura matki, ta figura tej potężnej kobiety kładzie się ogromnym cieniem na życiu każdej jednostki. To był jakiś taki impuls, z którego wyszliśmy, no a to, gdzie doszliśmy, to będzie się dało zobaczyć w spektaklu.